Środa, 27 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Jonasza to zakończenie tej księgi. Pan Bóg w jakiś sposób chce wytłumaczyć Jonaszowi, że jednak należy się miłosierdzie mieszkańcom Niniwy, bo Jonasz nie jest za bardzo zadowolony z tego, że Pan Bóg wybaczył Niniwitom. Robi taki myk, można powiedzieć, wyrasta krzew, zasłania on Jonasza, jest cień, nie tak gorąco, ale potem Pan Bóg syła robaczka i robaczek gryzie ten krzew, ten kikkajon. No i jest zdenerwowany. Jonasz, bo mu się to nie podoba, że miał coś, a teraz tego nie ma. Coś mu było ulgą, a teraz znowu jest źle. Bardzo ciekawa metafora, czy bardzo ciekawy symbol pokazujący, że no widzisz, Jonaszu, tobie żal krzewu, ty jesteś zły, że tracisz coś, co tak naprawdę nie siałeś, ani co nie było twoim produktem. Natomiast ty myślisz, że ja miałbym nie żalić się z powodu ludzi, skoro ty żalisz się z powodu krzewu? Ktoś by powiedział, no tak, ale co ci, Panie Boże, szkodzi, że Niniwici umrą? No właśnie, szkodzi mi, bo oni są dla mnie kimś tak ważnym, kimś tak cennym, jak dla ciebie cenny jest ten krzew. Tak jak tobie daje osłonę, tak jak tobie daje siłę, tak mnie osłonę i siłę dają ludzie, można powiedzieć, dają radość, dają miłość. To są po prostu moje dzieci. I kiedy my dzisiaj myślimy, że są ludzie na świecie, którym nie warto wybaczyć, że są ludzie, którzy nie mają szans na wybaczenie, to się nam tak dobrze gada wtedy, kiedy myślimy o tych ludziach jako o ludziach obcych. Ale gdybyśmy pomyśleli o tych ludziach, że to są nasi, to jest całkowite po prostu zmiana myślenia. Gdybyśmy tak pomyśleli nawet o uchodźcach, o migrantach, kiedy myślimy kategoriami uchodźców takich obcych, no to w porządku, można powiedzieć, cóż, ich los, ale gdyby tam był twój brat, twoja siostra, to byśmy naprawdę inaczej podeszli do tego, naprawdę byśmy inaczej podeszli. I chyba to jest jakby takie pierwsze rozumienie wszystkiego, że jeśli będziemy widzieć w innych ludziach braci, jeżeli będziemy widzieć w innych ludziach dzieci Bożych, to będzie nam naprawdę łatwiej wybaczyć. Nie będziemy do nikogo mówili, że ty powinieneś tylko oczekiwać kary śmierci i nie ma dla ciebie żadnych szans na nawrócenie. Psalm 86 jest wezwaniem Pana Boga do tego, żeby się zmiłował nad psalmistą. Zmiłuj się, Panie, nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Jest jakoś to zmiłowanie, to przebaczenie Pana Boga powiązane z modlitwą, że człowiek nieraz prosi Pana Boga o to, żeby się zmiłował, żeby mu wybaczył, żeby odpuścił mu grzechy. I nawet na krzyżu widać, że Jezus wybacza temu właśnie łotrowi, który po prostu się do Niego zwraca. Ten, który się nie zwraca, który bluźni, który urąga, no Jezus nic do niego nie mówi. A przecież mógłby spokojnie powiedzieć do jednego i do drugiego: chłopaki, nie przejmujcie się, za chwilę będziemy obaj w niebie. W każdym razie jest jakieś takie powiązanie przebaczenia z modlitwą, z naszym wyzwaniem, tak jakby Panu Bogu zależało na tym, że tak, ja chcę wam wybaczyć. Ja chcę wybaczyć jak Niniwitom, ale no musi z waszej strony być jakieś nastawienie, musi być jakaś prośba, musi być jakiś cokolwiek znak, że wam zależy na tym po prostu miłosierdziu. Bo jeżeli się wybaczy człowiekowi, który nie żałuje za grzechy, to szkoda nawet wybaczenia. Jeśli po prostu człowiek będzie chciał okazać miłosierdzie komuś, kto gardzi tym miłosierdziem, to on nie... Owszem, dla nas może to będzie piękne, że nie będziemy jakoś przywiązani do nienawiści czy do złości, ale dla tego człowieka tak naprawdę to nie ma żadnego skutku, jeżeli on w sobie nie widzi potrzeby wybaczenia, w sobie nie widzi potrzeby proszenia o pojednanie. Modlitwa, 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 jeszcze raz, to jest środek, czy to jest kanał, czy to jest droga, która prowadzi nas do tego, że Bóg nam wybaczy, tego, żebyśmy szczerze potrafili o to wybaczenie Pana Boga prosić. Ewangelia Łukasza zwraca uwagę jeszcze na jedną sprawę. Jezus w tej Ewangelii uczy modlitwy dobrze nam znanej, Ojcze Nasz. W tej modlitwie jest znowu słowo o wybaczeniu. Przebacz nam nasze grzechy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przebacz nam nasze grzechy. I warunek, czy jakby taki argument za tym: Panie Boże, wybacz mi, bo ja wybaczyłem innym. Ja tak naprawdę nie mam do nich żalu, pretensji. Ja zostawiam ich życiu, Twojemu miłosierdziu, więc proszę również, żebyś Ty mi wybaczył. Niesamowite. Niesamowite w tym sensie, że pokazuje, że nie tylko mamy prosić Pana Boga o miłosierdzie, ale mamy też pokazać Panu Bogu, że to nasze proszenie o miłosierdzie nie jest bardzo egoistyczne, nie jest zamknięte.
No bo co to za nieegoizm, jeżeli ja proszę Pana Boga, żeby mi wybaczył, a jednocześnie mam pretensje do wielu ludzi i ciężko mi wybaczyć, ciężko mi się po prostu pojednać. Ciężko się rzeczywiście pojednać, ciężko może wybaczyć nieraz ludziom, ale bez tego pojednania międzyludzkiego, jaki sens będzie miało pojednanie z Bogiem? Jak Pan Bóg może nam wybaczyć, skoro my nie chcemy wybaczyć? Ten takie warunkowe podejście Pana Boga to nie jest straszenie, to nie jest takie pokazanie, że ja nie dam rady, ale to jest takie bardzo mocne powiedzenie do ludzi: opamiętajcie się, opamiętaj się człowieku, jeżeli nie chcesz drugiemu wybaczyć, bo konsekwencje to ma naprawdę straszne, że twoje serce będzie sercem, w którym braknie Bożego wybaczenia. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.